Szczęść Boże Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Na początek Watykan. Spróbujmy na modlitwie powierzyć się w miłosierne ramiona Boga, poczuć się ogarniętymi tą tajemnicą szczęścia, powiedział podczas dzisiejszej audiencji Ojciec Święty Franciszek. Ojciec Święty Franciszek kontynuował rozpoczęty w ubiegłym tygodniu cykl Kateches o modlitwie. Jak podkreślał, modlitwa nie jest czymś błahym, ale najgłębszą tajemnicą nas samych. Modlą się uczucia, ale nie można powiedzieć, że modlitwa jest tylko uczuciem. Modli się inteligencja, ale modlitwa to nie tylko akt intelektualny. Modli się ciało, ale można rozmawiać z Bogiem nawet przy najpoważniejszym kalectwie. Zatem cały człowiek jak się modli jeśli modli się jego serce. Jak mówił ojciec Święty Franciszek, Bóg jest przyjacielem, sojusznikiem i oblubieńcem poprzez modlitwę. Wchodzimy z nim w prawdziwą, żywą relację. Możemy go o wszystko prosić, wszystko mu wyjaśnić i opowiedzieć. Nie ma znaczenia, czy w naszej relacji z Bogiem czujemy się winni, nie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, nie jesteśmy wdzięcznymi dziećmi, nie jesteśmy wiernymi oblubieńcami. On nadal nas kocha. Zwracając się do Polaków ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, której Jan Paweł II zawdzięczał swoje ocalenie po zamachu na placu świętego Piotra. W najbliższy poniedziałek przypada stulecie świętego Jana Pawła II. O godzinie siódmej rano odprawię mszę świętą przy jego grobie. Przy jego ołtarzu. Dziękujemy Bogu za tego biskupa Rzymu, który prowadził Kościół. Prośmy za jego wstawiennictwem o potrzebne dary dla Kościoła, o ustanie pandemii, o dobrą przyszłość. Z serca wam błogosławię. To kolejna środowa audiencja papieża, która z powodu pandemii odbyła się bez udziału wiernych na placu Świętego Piotra. Od poniedziałku 18 maja rusza kolejny trzeci etap podmrażania gospodarki. Otwarte będą zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i restauracje. Zwiększy się też liczba wiernych podczas mszy świętych i nabożeństw. Będzie to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Już od najbliższego poniedziałku będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki, pójść do restauracji czy do kawiarni. Wszystko to z zachowaniem odpowiedniego rygoru sanitarnego, o czym poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki. W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana. To samo dot dotyczy lokali gastronomicznych. Też z utrzymaniem tego reżimu sanitarnego w środku w pomieszczeniach na zewnątrz również zachęcamy wręcz do ogródków do otwierania ogródków tam gdzie oczywiście kto może gdzie warunki na to pozwalają. Od poniedziałku zwiększony zostanie także limit wiernych podczas mszy świętych. Będzie to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Tutaj y Postanowiliśmy, żeby limit osób w kościołach był troszeczkę... Zwiększony, żeby liczba osób, które mogą uczestniczyć w mszach świętych nabożeństwach była trochę większa, ponieważ kościoły cały czas są bardzo dalekie od wypełnienia, tak jak to było wcześniej przed pandemią. Więcej pasażerów będzie mogło także skorzystać z transportu publicznego. Od poniedziałku pojawi się także szersza możliwość korzystania ze stadionów, boisk czy orlików. Tymczasem kontrole na granicach zostały przedłużone do 12 czerwca. Stanisław Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. Jego miejsce ma zająć senator Pisu Marek Pęk, który był już wicemarszałkiem w trakcie poprzedniej kadencji. Marszałek Senatu Tomasz Grocki nie pozwoliłby funkcję wicemarszałka Izby łączyć z wykonywaniem zawodu lekarza. Stąd taka decyzja Stanisława Karczewskiego. Nie chcąc wchodzić w konflikt na jeszcze wyższym poziomie z emocji z panem marszałkiem Grockim Postanowiłem zrezygnować z funkcji wicemarszałka. Stanisław Karczewski wraca do pacjentów, ale chce być również aktywny politycznie. W dalszym ciągu będę politykiem, że w dalszym ciągu będę aktywnym politykiem, myślę, że nawet bardziej aktywnym politykiem, na pewno będę bardziej ofensywnym politykiem. Ja wiem, że tego potrzebuje Polska. Prawo i Sprawiedliwość wskazało już nowego kandydata na wicemarszałka. W to miejsce będziemy rekomendować byłego wicemarszałka z poprzedniej kadencji, pana senatora Marka Pęka. Kandydat na wicemarszałka Marek Pęk podkreśla, że w Izbie będzie bronił projektów przygotowanych przez rząd i dodał, że Senat jest dzisiaj najsilniejszym narzędziem w rękach opozycji. Stąd, jak mówił Marek Pęk, potrzeba mobilizacji po stronie PiSu. Właściwie każde głosowanie teoretycznie jest do wygrania. Potrzeba takiej bardzo mocnej mobilizacji senatorów Prawa i Sprawiedliwości, aktywności. Klub Prawa i Sprawiedliwości w Senacie liczy 48 senatorów. Choć to blisko połowa, to Prawo i Sprawiedliwość ma wyłącznie jednego przedstawiciela w prezydium Izby. Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje dla państw członkowskich w sprawie otwarcia granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Bruksela sugeruje stopniowe podejście i umożliwienie podróży najpierw między regionami o podobnym nasileniu pandemii. Podejście Komisji Europejskiej przewiduje m.in., że państwa członkowskie powinny odchodzić od ogólnie stosowanych restrykcji, takich jak np. 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich przybywających do kraju z zagranicy. Zamiast tego miałyby być stosowane bardziej ukierunkowane obostrzenia i środki ostrożności. Ograniczenia swobody przemieszczania się i kontrola na granicach wewnętrznych będą musiały być znoszone stopniowo, zanim przejdziemy do usuwania ograniczeń na granicach zewnętrznych. Zgodnie z rekomendacjami Komisji, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają działać w oparciu o trzy kryteria. Po pierwsze, epidemiologiczne, oparte o wytyczne Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Drugie kryterium dotyczy możliwości zastosowania środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa podczas całej podróży, między innymi na przejściach granicznych. Trzecie kryterium dotyczy względów społecznych i gospodarczych. Komisja Europejska wskazuje, że to nie turyści powinni mieć priorytet, ale pracownicy transgraniczni, ich rodziny czy ci, którzy prowadzą interesy za granicą. Bruksela sugeruje umożliwienie podróży najpierw między regionami o podobnym nasileniu pandemii. Rozwiązania te są kluczowe, aby umożliwić turystykę w Europie, która w wielu krajach odpowiada za znaczną część PKB. Decyzją Komisji Europejskiej podróżni, którym z powodu pandemii COVID-19 anulowano bilety i wycieczki, mają prawo do zwrotu pieniędzy. Alternatywą mają być także atrakcyjne vouchery. To były informacje dnia więcej w głównym wydaniu o 20.00 z Panem Bogiem.